witam na moim vlogu kolarskim. Przyjechałem do Darka Baranowskiego, trochę spóźniony, bo ciągle zaganiany, maratony rowerowe, wyścigi kolarskie, ale nie mogłem sobie odpuścić treningu z Darkiem tutaj na super trasie. Główno Gold Race. Na tej trasie przygotowywał się do Giro Italia, do Tour de France, a od 2 lat robimy już tutaj wyścig Road Touru. W tym roku będzie 3. edycja Cisowianka Road Tour. No to co, szukamy chłopaków, byśmy nagrali ich na trasie. W pierwszym roku szutry i asfalty robimy tutaj. Góreczki, pod góreczkę. Zajebiste to było, co? No. Ostatni zawodnicy dojeżdżają, ale ostatni będą pierwszymi, nie? Tak. Będzie zimno. Czasami tak bywa. To pierwszy raz od dłuższego czasu? Tak, od lipca. Miałem do Mosina tylko dojechać. No 30, tu zapierdolą 40, to już nie wiem. Na antenie już jesteśmy. Ale mojego kanału, nie Eurosport. Aha. Nie, na Eurosporcie nie pójdzie. Nie wiem, czy cię nie wywalą z roboty. Nie. No Darek, bonus Baranowskiego na Gold Główno Race. Bardzo mi się podoba, nawet raz mi się udało to zaatakować. Ale co dalej się dzieje? Tak, to jest bonus na wyścigu Główno Gold Race. Tutaj jest pierwsza selekcja, bo to nie jest najtrudniejszy moment. Dalej jedziemy prostą, gdzie są ranty. Następnie zjeżdżamy i w Nadolnej kolejny podjazd, gdzie dochodzi do głównej selekcji. Tam są główne ataki. Następnie przejeżdżamy odkrytym terenem na tak zwane schody Dulasa. I tam ponownie są ranty, wieje boczny wiatr przeważnie zawsze i peleton rwie się. No, tak jak na ardeńskich klasykach. Mamy podjazdy, mamy ranty, mamy też kawałek dobrej, szerokiej szosy. No a finisz do Główna to już długa, prosta. 5 km, takie finisze jak ja pamiętam z Tour de France, gdzie długie dojazdy do mety, proste, nieskomplikowane, nie ma zakrętów, nie ma jakichś niebezpieczeństw technicznych. Długi, prosty dojazd do mety. Tak, tu się podjeżdża na wprost, skręcamy w lewo boczny wiatr i strzępy z peletonu jak trzeba. Gonimy chłopaków? Gonimy, bo nam grupa już odjechała i nie wiadomo, czy do nich dojedziemy. No jeszcze chwila, jeszcze 50 metrów, jeszcze 30 metrów. Pisarzowice się cieszą, wszyscy się cieszą, brawo! No i poprawił. Tak, to jest właśnie Nadolna i tutaj tak się rozgrywa wyścig. Trzeba wytrzymać podjazd cały, a w końcówce po prostu poprawić, zaatakować. Na długiej prostej, która jeszcze będzie, trzeba utrzymać to tempo i gdy jest wiatr, gdy są ranty, trzeba być czujnym. Darek jechał, schował się za mną, wiatr wieje pod czoło z lewej strony, z prawą stroną pięknie mi wyszedł i no i się zmęczyliśmy. Na wyścigu zrobię to samo. Jeżeli będzie taki sam wiatr. 28 maja. Jedziemy na zjazd. Robert, to jest twoja kolej. Aha. Do opowiastki. Chodź, pogadaj. Chodź, pogadaj. Ten twój rower nie ma hamulców. Bo Darek wie, gdzie grupę to łapać. Tym razem od Nestora kolarstwa polskiego, kolarstwa z Główna, pan Henryk. Cześć. Darka Baranowskiego. Trasa Baranowskiego nie na próżno jest nagrana, bo Darek Baranowski przygotowywał się zawsze do wyścigu Tour de France, Giro Italia i Vuelta. Tak, zawsze gdy trenowałem, to takim marzeniem miałem, aby tą rundę w Głównie kiedyś wykorzystać podczas wyścigów. No i dzięki Cezaremu takie wyścigi tutaj się odbywają i myślę, że wszyscy, którzy przyjeżdżają tutaj się ścigać, są zadowoleni. Spytajmy, co powie Danielo o naszej trasie. No, trasa jest super. No, jak na moją charakterystykę jest wręcz idealna. No, dzięki temu udało się wygrać w tamtym roku mi ten wyścig Open. I będziemy się starać, aby zwyciężyć i w tym roku, nie? Zobaczymy jak będzie. Oby było ciepło, o resztę nie trzeba się martwić. Będzie ciepło. Pozdrawiamy wszystkich. No jeszcze będzie przy okazji wyścigu Memoriał Jana Gorzkiewicza, już 20.
Jan Goszkiewicz, który zapoczątkował kolarstwo szosowe Głownie. W Głownie. Poczekamy jeszcze na kolegę. A, no dobrze, to akurat. Ale masz zapasową kartkę, czy nie? Mam łatkę, wiesz, dobrą dosyć, ale nie mogę znaleźć tej dziury. To jest... Ile potrzeba kolarzy do zmienienia dętki? Jeden trzyma. Nestor pokazuje, jak się szuka. Gdzie leci? A to będziecie grzeli dopiero? Dziurki od akacji, no tak. Kolarki i kolarze, słońce coraz wyżej, mam nadzieję, że i forma coraz wasza lepsza. Kolejne wyścigi Ciesowianka Road Tour są coraz lepiej przygotowywane. Ta Gold Główno Race jest naprawdę wyjątkowa, kolarze ją bardzo lubią. Serdecznie zapraszam, Cezary Zamana i gdzieś tam daleko, który już pojechał sobie dalej, Darek Baranowski. Dobra, to co, Fajran? Fajran. Dobra, no to jedziemy. Bo sobie mogłeś się ogolić, Cezary, do nagrania. Po co? A ty?